Przedostatnia sesja w ścieżce Attack, Pentesting and Rent Teaming. Prelegent, nie byle kto, ponieważ jest to badacz cyberbezpieczeństwa, który znalazł liczne błędy bezpieczeństwa wśród największych producentów softu i sprzętu. Tak, jest tu przed nami. Jest tu przed nami. Nazywa się Piotr Mandej z firmy Traptech. Temat jego dzisiejszej prezentacji to Honeypot kontra Red Teaming Toolkit. Piotr Mandej, zapraszamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak jak wspomniał Mariusz, reprezentuję startup cyberbezpieczeństwa Traptech. Tematem mojej prezentacji będzie Honeypot versus Red Teaming Toolkit. Z racji tego, że na co dzień staram się zajmować właśnie honeypotami, chciałbym wam pokazać moje podejście do tego tematu, jak ja to widzę, jak uważam, że w taki sposób powinniśmy podejść do wdrożenia, jakie są dobre praktyki na tyle, żeby wynieść jakąś wartość z tego, że w rzeczywistości mamy to rozwiązanie wdrożone i one nie tylko nam grzeje powietrze, ale jest szansa, że kogoś złapiemy. Słowem wstępu o mnie. Jeżeli chodzi o moją osobę, blisko 10 lat przewijałem się po różnych organizacjach, instytucjach finansowych, międzynarodowych organizacjach, na stanowiskach związanych z Red Teamem, z Blue Teamem. Żartobliwie koledzy nazywają mnie kolekcjonerem certyfikatów, ale nie tylko siedzę w podręcznikach, też w trakcie mojej pracy związanej z testami penetracyjnymi, z researchem, czy też udziałem w programach Bug Bounty, udało mi się znaleźć błędy bezpieczeństwa wśród topowych vendorów, tym między innymi Oracle, VMware czy Microsoft. Pyk. Zróbmy sobie takie krótkie wprowadzenie, mianowicie Deception Technology, to jest takie określenie ogólne na honeypot, w którym możemy się teraz najczęściej spotkać. Jest to taki, można powiedzieć, dość modny buzzword. Jeżeli chcemy poszukać jakiejś informacji typowo marketingowych, dowiedzieć się coś, to już coraz rzadziej spotykamy się z określeniem honeypot, raczej z Deception Technology. I z czego taki Deception Technology się składa? W pierwszej kolejności mamy oczywiście tego honeypota. Ten honeypot to jest nic innego jak pułapka. Celem honeypotu jest po prostu wykryć wrogą aktywność atakującego. I teraz taka bardzo ważna uwaga, bo bardzo często, kiedy rozmawiałem z ludźmi na temat honeypotu, mówili, ale nie, my nie mamy przecież nic wystawionego do internetu, albo Boże, ile tym będzie, jaki to będzie hałas, jaki to będzie szum, ile to będzie eventów generowanych, przecież tyle z automatów. Otóż nie. Honeypota umieszczamy wewnątrz organizacji, dzięki czemu nie mamy właśnie tego całego szumu. I druga sprawa jest taka, że jeżeli nie jest to aplikacja biznesowa, tylko jest honeypotem, to wszystko to, co wydarzy się na takim honeypocie, jest dla nas otwartą księgą tego, co robił atakujący. Możemy sobie bardzo szybko zebrać jakiś indikator of compromise i zacząć przeszukiwać naszą organizację w poszukiwaniu może już innych skompromitowanych maszyn czy stacji. I tak jak wspominałem, honeypot ma na celu wykryć, ale potem może być dosłownie wszystko. Wszystko, co macie w swoim stacku technologicznym, to może być aplikacja webowa, którą możecie napisać sobie sami, to może być taki CTF, którego sobie stworzycie, to może być jakaś zwykła baza danych, która nam zawyje w momencie, w którym ktoś się do niej zaloguje. To może być zasób sieciowy, to może być podatna usługa typu JDWP, którą wystarczy strzelić jedną linijką kodu i od razu mamy RCE, jesteśmy na stacji i jakby to już jest dla nas informacją zwrotną, że mamy intruza w sieci. I ważna uwaga, pułapka nie może okazać się fałszywym zasobem zbyt szybko. Dlaczego? No bo skoro już udało nam się złapać tego atakującego, już zaczyna tracić ten czas na to, że atakuje zasoby, które są z dala od zasobów produkcyjnych, biznesowych, to mamy szansę mu się wykazać, pokażmy mu kilka innych błędów bezpieczeństwa, tak żeby tego czasu jak najwięcej trafił. Okej, ale co jeszcze jest bardzo ważnego w tym Deception Technology? Otóż przynęta. Przynęta ma na celu zainteresować atakującego. Spójrzmy na to może w taki sposób, że pracujemy niekiedy w jakiejś organizacji X lat
I po x latach dowiadujemy się, że jest jakaś aplikacja, z którą może nawet gdzieś tam w tle korzystaliśmy, ale nigdy o niej nie wiedzieliśmy. No i teraz spójrzmy sobie na biednego atakującego. Wbija do naszej organizacji, ma dni, miesiące, ciężko powiedzieć, ile uda mu się tam utrzymać w naszej organizacji, ale on musi jak najszybciej trafić na naszego honeypota. I robimy to za pomocą właśnie przynęty. To może być plik konfiguracyjny. Plik konfiguracyjny, który zawiera na przykład jakieś kredensiale do jakiejś aplikacji. To może być wpis w rejestrze. To może być event systemowy, który się odkłada za każdym razem, kiedy odstartujemy jakiś blok PowerShellowy. Są tule, które również przeszukują nam wszystkie eventy systemowe na Windowsie w poszukiwaniu właśnie za pomocą regexu kredensiali. To może być po prostu zwykła historia poleceń, czyli to, co było ostatnio odpalane w kontekście użytkownika, czy w ogóle na stacji. I co jest najbardziej istotne przy samym przynęcie, to, że przynęta jest łatwa do znalezienia przez atakującego. Czyli w momencie, kiedy atakujący uzyskuje dostęp do na przykład naszej stacji, on po prostu zaczyna robić ten wewnętrzny rekonesans i jak najszybciej trafia na przynęty, które mu tutaj podrzucamy, tak żeby go jak najszybciej odciągnąć od danych produkcyjnych, żeby poszedł w stronę pułapki i tam przepalał swój czas. Zrobimy takiego krótkiego laba. Będziemy siedzieć na kali, zaatakujemy sobie organizację KORP. Zrobimy to moją ulubioną metodą, z racji tego, że w trakcie pracy jako w tej stronie red teamowej bardzo często wykonywałem ataki socjotechniczne, co było wręcz moją pasją, więc spróbujemy przekonać pana Kowalskiego, żeby otworzył naszego maila. Postaramy się zrobić tak, żeby nam Defender nie zawył i postaramy się też zrobić tak, żeby nie dostał żadnego komunikatu, że ej, stój, to jest niebezpieczne. No i też postaramy się zrobić tak, żeby uśpić jego czynność, tak? No bo jednym z elementów ataku socjotechnicznego jest oczywiście uśpienie czynności naszej ofiary, tak żeby nie czuła tego wewnętrznej blokady, żeby może jednak kogoś zapytać, co to za mail. Dzięki temu atakowi osiągniemy reverse i przejdziemy sobie pokrótce do takiego małego rekonesansu na stacji. Co widać? Okej. Chyba muszę. No. W tą stronę. Okej, więc w pierwszej kolejności zalogujmy się na stację naszego użytkownika. Zalogujmy się do pracy, odpalmy naszą skrzynkę pocztową. Widać, kiedy był lab stawiany wczoraj. Dobra, mamy skrzynkę. Przenieśmy się na Kaliego. Świetnie, dobrze. Pod tym skryptem mamy nic innego nieschowanego jak skrypcik, który nam wyśle maile do naszej ofiary, więc nie będę go pokazywał, po prostu klikam Enter, połączy się z SMTP i zaczynają nam spadać tutaj maile. Jak wygląda scenariusz? Otóż zaczynamy jakieś dziwne maile dostawać. Chyba nieczytelne. Nie wiadomo, o co chodzi, ale no nieczytelne. Nie wiadomo, o co chodzi, co za organizacja, znowu coś nie działa jak zawsze. Okej, ale dostajemy też maile od naszego supportu, że da się to rozwiązać szybko, lokalnie. Jedyne, co musimy zrobić, to wpisać następujące polecenie, nacisnąć OK i
i wszystko wróci do działania. Znowu możemy pracować, znowu możemy obsługiwać klientów, więc no, ja chcę pracować, widzę, że nie działa. Nie mam czasu czekać, aż to się rozwiąże na poziomie globalnym. Mam tu polecenie skopiowane. Ja wiem, co się zadzieje, więc przygotujmy się na rewir strzała. Włączmy sobie nasłuchiwanie. No w sumie był taki skrót. R. Jest. OK. Wpisujemy to polecenie. Klikamy OK. Znowu jakiś error. Co za firma? Nic nie działa w tej firmie. No nic. No dzisiaj najwidoczniej będziemy pracować bez maila. Poczekajmy chwilę, aż się problem rozwiąże globalnie. A w międzyczasie wpadł nam rewers strzał. Czyli mamy już jakby skompromitowaną workstację. Jesteśmy już w środku stosunkowo, nawet nam to łatwo poszło. Może powiem troszkę o wybechach, co działo się w tle. Mianowicie MSHTA ma możliwość uruchomienia VBScripta, więc VBScript jest najprostszy w świecie, po prostu uruchamia nam PowerShell Exe. PowerShell Exe ma zaankodowanego AMSI bypassa, które bez przerwy wychodzą i można z nich śmiało skorzystać. To jest AMSI bypass, z którego korzystam. No i sam Rivers Shell chyba tu chyba nie ma prostszego. Mam nadzieję, że do końca prezentacji się utrzyma i się nie zerwie. Więc jak widzicie, takie skompromitowanie z organizacji to nie jest żaden rocket science. Czasem wystarczy wymyśleć fajny scenariusz, zrobić jakiś osin tej organizacji, zobaczyć może jak wygląda jakaś komunikacja, tak żeby jak najbardziej się potrzeć, przejrzeć jakie są możliwości i zaatakować. I tak naprawdę jesteśmy już w środku, Defender nam nie zawył, chociaż nie pokazałem, jest włączony. I tak naprawdę, no teraz może tylko zareagować SOC z CNN, może coś EDR zaczyna gdzieś tam coś kapać, jakieś incydenty się pojawiają, że MSHT, że PowerShell został odpalony przez MSHTA. To już powinno zacząć się pojawiać jako alerty, czy też podniesione do incydentów. Ale jeżeli jesteśmy w takiej trochę mniejszej organizacji, w której SOC-u nie ma, no to zaczynamy przygodę, która może trwać miesiącami i latami. I teraz tak. Wróćmy na chwilkę do prezentacji. Shift F5, wtedy chyba ten slajd. Dobra. I spójrzmy sobie na, przygotowujemy się do SCP-a, jesteśmy początkującym retrieverem, przewierzymy sobie jakieś notatki, no, w jaki sposób możemy skompromitować maszynę, jest ich tysiące. Jedną z nich jest też szukanie jakichś ciekawych plików, które mogą zawierać jakieś sensytywne dane w postaci credentiali. Przeglądając, przygotowując się do tej prezentacji, przeglądając przeróżne notatki przygotowujące do ASCP, możemy znaleźć taką konfigurację, też taką konfigurację, gdzie nie szukamy słowa password, tylko connection string w config, conf i xml. Możemy też szukać web server configuration files, tam też zawsze znajdą się credentiale do bazy danych. Czy na przykład jak robi to ghost po accept, bardzo analogicznie podajemy jako parametr np. password albo connection string i przeszukuje nam następujące pliki w poszukiwaniu tychże informacji. Zróbmy sobie taki krótki review tego, co pokazałem na tym slajdzie. I teraz tak, jeżeli stworzymy sobie przynętę, która będzie nazywać się web.config i ona będzie miała w sobie stringa password i będzie miała w sobie stringa connection string, to jeżeli przyjdzie atakujący, który wykorzysta to pierwsze polecenie, czy ostatnie, czy będzie działał nam, czy będzie zapnie się setbelta, istnieje bardzo duża szansa, że jak najbardziej na naszą przynętę trafi. Teraz wróćmy na chwilkę do naszej maszynki.
Zobaczmy, czy jeszcze działa. Działa. Nie działa kopiowanie, nie mów mi tego. To nie jest dobry moment. Jest, działa. Dobrze. Co znaleźliśmy? Znaleźliśmy jakiś plik web.config, który zawiera no coś ciekawego. Jest tu jakiś system admin connection string. Mamy jakiś ID AC admin, jakieś hasełko. Wydaje się to być na tyle ciekawe, że jako operator myślę, że przejrzę sobie całą zawartość. Tego pliku. Okej, co tu możemy znaleźć? No jest coś 192.168 na porcie 8080. Otwórzmy to sobie. Open link. Okej, w rzeczywistości mamy tu jakąś aplikację. W tym pliku, w którym był przylądem, znaleźliśmy jakieś kredensiale. I teraz co jest najciekawsze w takim honeypocie, to to, że możemy sobie go brandować dowolnie, tak? Bo to jest nasza aplikacja, którą sobie sami tworzymy. Możemy ją sobie zrobić dowolnie, żeby wyglądała tak, jak chcemy. Jeżeli pracujemy w jakiejś firmie, która na przykład ma e-booka, no to zróbmy sobie panel operatora, czyli od tej drugiej strony. Pokażmy atakującemu, że no, to chyba jest jakaś ciekawa aplikacja, bo będziemy mogli podejrzeć sobie klientów tejże firmy z poziomu panelu operatora. I jakby to jest chyba ta najpiękniejsza część tworzenia tych honeypotów, bo sky is the limit. Można tak naprawdę siąść, zacząć się zastanawiać, w którą stronę podążymy. Możemy też brać aplikacje, jakby, z których już gdzieś wiemy, że one działają, one są produkcyjne, brać jakieś starsze wersje, przerabiać je, dodawać jakieś smaczki w postaci błędów bezpieczeństwa i zapraszać do nich nieproszonych gości. Okej, okay. Spróbujmy się zalogować do tego naszego honeypota. To chyba był admin. Dobra. Przekierowanie, okej. Okay. No, jakby dało się zalogować, ale no coś się nie udało. Chyba to konto już jest nieaktywne. No ale jakby powiększyła się atakującą powierzchnię ataku. Odkrył jakby kolejną podstronę. W międzyczasie nasz honeypot mógł wysłać SMS-a, maila, wpuścić jakiś incydent na SIEM. Mógł zrobić wszystko, mógł wystarczająco nam bardzo zawyć o tym, że my wiemy, że atakującego mamy już w środku. Co ciekawe jeszcze jest to, że tworząc te przynęty i rozrzucając je, możemy używać unikalnych identyfikatorów, na przykład jako hasło. I w tym wypadku, jeżeli atakujący nam teraz skorzystał z hasła, które znajdował się w tym pliku, który pokazałem, no to automatycznie wiemy, gdzie ten atakujący siedzi. Nie musimy opierać się tylko na tej zasadzie, że z tego adresu IP gdzieś tam przyszło połączenie do tego honeypota, ale jeżeli wiemy, z jakiej jakby tej pary kredensiali skorzystał, to też wiemy, która workstacja została skompromitowana. No i tak, jako osoba ciekawa świata, zobaczmy, co się stanie, jeżeli gdzieś tam zacznę manipulować parametrem kod. OK, okazuje się, że aplikacja jest podatna na SQL injections. Świetnie, więc możemy jakby iść dalej i to jest to, co jest bardzo istotne w honeypotach, czyli nie tylko, że zawyliśmy i powiedzieliśmy hej, jest intrus, hej, wykradł nam kredensiale z tej przynęty, która była tu i tu, ale też zabieramy mu teraz wystarczająco dużo czasu, że ktoś wracając z lunchu może ten telefon spojrzeć i zobaczy, że ten SMS przyszedł faktycznie, co też jest istotne, żeby ten czas się zadział. Jako ciekawostka też powiem, że zawsze pojawiają się te raporty na temat cyberbezpieczeństwa, że teraz koszt ataku wynosi 10 miliardów, w zeszłym roku wynosił tylko 9 miliardów, a w tym roku CEO wyda na to 100 miliardów. I tak to dotychczas wyglądało.
Ale w tych raportach też coraz częściej pojawia się takie określenie jak dwell time. I dwell time to jest czas, w jakim atakujący przebywał w naszej organizacji, a my nie mieliśmy o niej wiedzy. Więc coraz częściej jakby podkreśla się nie tylko fakt tego, że cyber jest ważny, na cyber trzeba wydawać pieniądze, bo my to stracimy jeszcze więcej. Ale też w tych raportach mówimy o tym, że już wydając te pieniądze, mamy problem z tym, żeby tego naszego operatora uchwycić w odpowiednio szybkim czasie. Okej. Myślę, że możemy sobie wrócić do prezentacji. Shift F5. Okej, i na przykład spójrzmy sobie, jak robią to gotowe tule, jak robi to PowerShell Mafia. Możemy sobie podejrzeć, w końcu kod jest zupełnie otwarty. Mamy polecenie gtgpp-password, ono jest podzielone za to, żeby przejrzeć nam wszystkie polityki GPO i zobaczyć, czy nie ma tam jakichś credentiali zaszytych. Czy ten tool robi jakąś magię? Nie, robi dokładnie to, co przed chwilą pokazałem. On po prostu przeszukuje sobie w pierwszej kolejności lokalny system w poszukiwaniu skaszowanych polityk GPP, szuka plików grup, XML, services XML i tak dalej. A w następnym kroku przeszukuje nam sysfol, czyli AD w poszukiwaniu tychże interesujących plików, gdzie czasem znajdują się jakieś credentiale. I jako ciekawostka powiem, że do wdrożenia czegoś takiego możemy skorzystać z zbudowanej funkcjonalności, jaką ma AD, czyli honey tokeny, czyli tworzymy sobie taką fejkową politykę, tworzymy sobie jakieś konto techniczne na domenie, oznaczamy jako honey token i wystarczy, że ktoś spróbuje nam się zalogować i jesteśmy w stanie już mieć jakąś tam namiastkę wdrożenia właśnie technologii deception w naszej organizacji. Analogicznie sytuacja wygląda GPP autologon. W tym sytuacji przeszukujemy sysfol w poszukiwaniu plików registry XML, gdzie również znajdują się czasem zaszyte credentiale. Moduł Recon, który znajduje się w PowerSploitcie, Find Interesting File. Czy on robi coś magicznego? Nie. On zwyczajnie przeszukuje pliki w poszukiwaniu następujących stringów. Co ciekawe, jest też pliczek unattend XML. Ten pliczek jest odpowiedzialny za to, że przetrzymuje jakby tworząc, jakby budując workstację z jakiegoś tam gotowego setupu. Czasem w tych plikach unattend XML są zapisane jakieś sensytywne dane. I tam też większość tuli zagląda w poszukiwaniu credentiali. Get vault credentials. Przeszukujemy wszystkie vaulty systemowe, GUIDy, czyli web password credentials, web credentials, Windows credentials. To do tych wszystkich vaultów możemy jak najbardziej wrzucić jakieś własne credentiale. Możemy zrobić to z poziomu API systemowego, więc nie ma z tym żadnego problemu. Możemy wybrać na przykład coś, gdzie na przykład wiemy, że użytkownik nam nigdy nie zajrzy. Gdzie nam przed użytkownikiem nigdy nie zajrzy? Do certificate credential, no bo po co miałby tam kiedykolwiek zajrzeć? A to też jest bardzo ważna sprawa. Z racji tego, że to, za co ceni się najbardziej technologię deception, to to, że ona nie generuje false positive'ów. Jeżeli pójdziemy w drugą stronę, taką może przecież skrajność i zaczynamy te przynęty rozrzucać wszędzie, no to użytkownik po prostu pijąc kawę i klikając po swojej workstacji może niepotrzebnie zacząć na nie trafiać. A jak zacznie na nie trafiać, to wygeneruje nam się niepotrzebny workload, no i szum w naszych systemach bezpieczeństwa. Z Ghostpacka Sailbelt, Cloud Credentials. On przeszukuje analogicznie, szuka pokazanych tutaj plików, no i do tego ma te swoje mechanizmy dotyczące parsowania tych plików, że nam już po prostu ładnie wypływa login, hasło w miejscach, które nie znalazł. Jeżeli na przykład jesteśmy organizacją, która nie korzysta z Google Clouda, to jest pomysł dla nas, żeby taką przynętę sobie zrobić i wiemy, że jeżeli trafi nam się atakujący korzystający z tego tula, to całkiem możliwe, że zaraz odkryjemy jego wrogą aktywność.
Analogicznie możemy też przeszukiwać pliki konfiguracyjne na popularniejszych narzędzi typu FileZilla. One również, jeżeli klikamy sobie zapisz hasło, te wszystkie dane nam się odkładają w konfiguracji. Czy też jak wspomniałem na początku przy definicji przynęty, możemy też podrzucać jakieś polecenia, które zawierają sensytywne czy energetyczne informacje w historii. W tym przypadku na przykład Sendbeld umożliwia nam przeglądanie historii PowerShellowej, czyli ostatnio wykonywane polecenia. No i z mojej strony takie zadania domowe, no bo zastanówmy się, jaki ostatnio robiliśmy test, co ostatnio sobie sprawdzaliśmy, jaki robiliśmy OSINT, czy to, nie wiem, czy to była aplikacja webowa, czy to był jakiś cloud, czy robiliśmy jakiś rekon AWS-u. Zastanówmy się, z jakich tuli korzystaliśmy, jakie dostawaliśmy wyniki i czy dalibyśmy się złapać jakiego hanepota, gdyby ktoś po drugiej stronie przygotował swoją organizację na to, że prędzej czy później przecież ty albo ty korzystasz z tego narzędzia, bo każdy z niego korzysta i będziesz dostawał dokładnie takie wyniki, jakie ktoś po drugiej stronie zaplanował. I coś, co chciałem podkreślić jeszcze raz, ponieważ rozmawiałem z bardzo dużą ilością ludzi, wszyscy mi bez przerwy mówili, że po co umieszczać honeypota w internecie, to chcę podkreślić, że honeypota robimy o tutaj, w internal recon. Na zasadzie takiej, że jeżeli mamy już atakującego w środku i tak naprawdę montując honeypota nie interesuje nas to, w jaki sposób on skompromituje naszą organizację. Czy on wejdzie przez jakąś usługę wystawioną do internetu, czy on wejdzie do naszej organizacji fizycznie i coś podrzuci, wepnie, czy zrobi tam atak phishingowy, czy po prostu jest zwykłym insiderem, prędzej czy później będzie w tym miejscu, czyli w internal reconie. I dokładnie w tym miejscu stosujemy technologię deception. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję.